Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam serdecznie, Mafia Solec z tej strony, Gier Balcerzak na serii Po Sąsiedzku jest. Jest z nami też Gier Magnuszewski, witam, Mr. Adam 15 z nami. O, witam bardzo mocno. Jeszcze chwilę wcześniej, albo może było widać sąsiad, jechał, nikt było widać sąsiada, tamte stronę podążą bardzo powoli, bo jechał sobie na skup sprzedać mleko tam do Grosika albo do Lewiatana, twój dobry sąsiad. Nie wiem gdzie jedzie sąsiad w końcu? Na Grosika, no to tam mniej Boże, żeby tani było trochę to mleko. Mniejsza z tym, co tutaj się dzieje. Mamy 2 lipca, budowa uwierzża, można tak śmiało powiedzieć, nadal się tutaj u nas dzieje. Pokażę wam na samym począteczku. Tu ja totalnie zapomniałem, że jak sobie kosiliśmy, mogliśmy tutaj wykosić, bo powiem wam, że tu są idealnie 2 przyjazdy na bizona. Na odcinku tak by to ładnie wyglądało, ale co się odlecze, to nie uciecze, choć nie wiem, czy w ogóle to poletko jeszcze w następnym sezonie będzie, z racji tego, o Jezus, co ty sąsiad robisz, albo ktoś coś robi, bo tak mi lagować zaczęło, że masakra. Ja nic nie robię. Powiem tak, są już papiery zaniesione, prawdopodobnie, no tak mam nadzieję, że to wyjdzie na odcinku, będziemy wycinać to drzewo, bo już to zagraża wszystkiemu, jednej budowie, drugiej budowie, także teraz jest skoszone, będziemy to drzewo po prostu w najbliższym czasie wycinać, wszystkie papiery już są, także nic tylko czekać i oby to wszystko się udało zrobić, bo nie ukrywam, no sporo tutaj to drzewo zabiera, zasadzimy sobie jakieś nowe, ale no tutaj jest na ten moment mi ono niepotrzebne. Tą część budynku mogliście widzieć już poprzednio, bo raczej tutaj za dużo się nie zmieniło, choć też dużo czasu nie mieliśmy. Chłopaki tutaj się wzięli i wymurowali już całą halę tak, jak ona ma wyglądać. Mamy też stalowe elementy założone, więc ja przy okazji mogę już zrobić chłopakom przelew za kolejną dokończoną robotę. Na ten moment, kochani, zostaje tylko i wyłącznie jeszcze przywieźć blachę, założyć blachę, naokoło obrobić wszystko. I tak naprawdę, wiadomo, jakieś tam światło, nie światło, jakieś tam barierki w oborze, wrota i tak szczerze, mamy koniec budowy, bo tutaj no nic nie będziemy grzebać, bo tutaj nic więcej ma się nie pojawi, to ma być prosty budynek, więc on wygląda na ten moment właśnie tak, tutaj jak wam wcześniej już opowiadałem przy pierwszym odcinku, będzie przejazdowa hala, dzięki której będziemy mogli sobie tutaj sypać na tą stronę jakieś zboże, nie wiem jaki to będzie materiał, czy będą dwa jakieś zboża, czy tylko jedno, nie mam zielonego pojęcia co tu tak naprawdę wyjdzie, musimy się zająć i ogarnąć tutaj, wywalić tą studnię, bo ona mi tu troszeczkę zawadza. Witam serdecznie. Ej, sąsiad, rąsiad. Kurde, ten zestaw to wygląda jakbyś miał taki 60-70 lat i byś wracał właśnie sobie tak na spokojnie. No i tutaj jak widzicie już jest hala, no i tak ten wjazd pierwszy jest naprawdę dość wysoki. W wolnym czasie, bo teraz ścianokosy na desancie, więc muszę się za to po prostu zabrać. Rozbiorę sobie ten płot, mam nadzieję, że nie wiem, dzisiaj wieczorem może jak już będzie pokoszone wszystko, to wezmę i po prostu ten płot sobie tutaj rozbiorę, bo po prostu podwórko będzie poszerzane w tamtą stronę w najbliższym czasie. Także no, jak widzicie na ten moment tak cała bryła wygląda. Tu jest jeszcze, pojawi się stal, ale za tą stal już mam teraz zapłacone wraz z tym przelewem. Także no tutaj jeszcze chłopaki coś tam roboty będą mieć. Czytałem wasze komentarze i powiem wam tak, ciężko to ocenić, bo mówię, ja sobie brałem ceny z internetu, brałem ceny takie jakie gdzieś tam ile za metr murowania, ile za pustaki, ile mniej więcej takiego kleju idzie, tam było, że 1/3 ceny pustaków czy czegoś to trzeba liczyć właśnie typowo na klej, więc no to gdzieś tam sobie wyliczałem, wyszło mi te 180 tysięcy, więc te 20 dołożyłem, czekajcie, nie jedziemy tutaj, zapomniałem, tam będziemy jechać na sianokosy, jedziemy w tą stronę i powiem wam szczerze, że no tutaj pisaliście, żeby wydać troszeczkę więcej. Ja nie ukrywam szczerze, nie mam pojęcia ile, więc wy musicie mi to napisać, bo tak jak nieraz mówiłem, nie znam się na tych budowach i ciężko mi to określić. Bój się, jak ci napiszą, co nie? Znaczy, no wiesz, no ja wyliczyłem swoje, jak mi nie napiszą, Bóg wie ile, to też nie wiem skąd takie ceny. No mówię, ja nigdy nic nie stawiałem, więc posiłkowałem się internetem. No to albo w internecie źle piszą, albo czegoś tu człowiek nie wylicza, no ale wiecie, te cement, nie cement, zalewanie, wszystko wyliczałem na gruchy tak zwane. Ile metrów w jednej gruszce, ile za taką gruchę trzeba zapłacić, więc to jakoś mniej więcej się wyliczało na jakąś grubość, bo wylewaliśmy sobie chyba na 20-25 cm, jeśli chodzi o posadzki. Więc to jest takie, wiecie, no mówię,
typowo wyliczane w farmingu, więc jeżeli wam to będzie przeszkadzało, no nie wiem, jeszcze mogę te 50 tysięcy dołożyć, choć no mówię, to nie jest jakaś taka bryła jak Obora, czy Bóg wie co, bo tak naprawdę to jest troszeczkę inna maszyna. Nie powiem tyle, że zawsze jak coś tu budujemy, liczymy sobie z internetu i chyba powinno tak zostać, bo jak będziemy sobie tak właśnie trochę liczyć trak, trochę tak, to wyjdzie chyba wtedy taka dość lipa, co nie? No bo już obory liczyliśmy z internetu i nie zmienialiśmy tych cen. Myślę, że no jeżeli tak obliczyłeś twoją Elkę i tak ci to wyszło, to chyba tak powinno zostać, tak? Mówię, mogę ja... W tym momencie tak jak doliczysz te 50 tysięcy z niczego, tak? No bo tak możesz teraz sobie powiedzieć, tak? Że no dorzucasz 50 tysięcy, ale... Na jakiej podstawie teraz, tak? Nie wiem, no za robociznę, no jeszcze mogę za robociznę więcej dorzucić, nie? Bo ja wyliczałem sobie murowanie, znalazłem, że z metra 65 zł, jak dobrze mam zapisane, że jest, więc tyle sobie dorzuciłem, pomnożyłem to przez, policzyłem ile mniej więcej mają ściany, jeśli chodzi o metraż do wymurowania, no i po prostu tą sobie kwotę pomnożyłem i za robociznę wyszło mi 25 tysięcy bodajże. Także no mogę tutaj dorzucić więcej, za dach chyba 17 tysięcy za robociznę, więc no to jest... Ciężko mi też określić, bo mówię, no nie mam jak inaczej się sposiłkować, bo nigdy nic w życiu realnym żadna budowa u mnie nie powstawała, żeby mniej więcej się określić, jak to by wyglądało. No dlatego też no... Ciężko na ten moment, kurde, tak samo jak ciężko mam mój za to w prasowaniu. Przejechaliśmy na takie pole, na którym w poprzednim odcinku mój bizon, no, 3 na godzinę gdzieś mniej więcej to wyglądało. Widzę, że tutaj będzie bardzo ciekawie z prasowaniem i teraz ja bym musiał sobie tak, albo bieg jakiś inaczej dobrać, choć on tutaj... O, czekajcie, ja tu mu zrobię troszeczkę, żeby on gazu miał. Nie, tak się zadusi, to nie. O, coś takiego, a teraz tak, ja jeszcze sobie włączę teraz opcję tych napędów, nie napędów, żebyśmy sobie to posprawdzali, czy to naprawdę działa, czy to nie działa. No nie działa, bo no ja, z jednej strony mieliśmy to wszystko powłączane przed chwilą, więc faktycznie to tak mogło wyglądać. No teraz musicie sami to ocenić. Jak to wygląda, czy chcecie oglądać takie odcinki, że jeździmy 2 na godzinę w prasowaniu, czy jednak trzeba jakoś te maszyny poprzerabiać, możecie dać znać, no bo ogólnie no to jakby była jakaś góra w Mokrzynie, to mógłbym się zgodzić, że te 2 na godzinę sobie jedziemy, ale tutaj teraz na takiej lekkiej górce, górę? No to trzeba tak poczysz nazwać, to jest no 2 na godzinę, nie, także... No nie to nie jest też góra, nie? Bo to trzeba... O, wiesz jaka to jest góra? Jak u mnie na Solcu. Na Solcu, jak jedziesz tu z dołka pod górkę, no to jest ja taka góra, patrzę, nie? Ja patrzę teraz na ciebie, to prawie w ogóle się nie ruszasz, no to jest... No nie powiedzmy, że nie powiemy, że to jest realne, tak? No bo kuźwa, no to nie jest wiem, realne. No. Nie wiem, czy... Ja nie sprawdzałem właśnie, to jest to, że wiecie, to miał być ten pierwszy sezon testowania i teraz nie wiem, czy to będzie fajnie wyglądało, jak ja sprasuję na 20 minut dwa kuźwa pokosy. No. Tylko, że teraz kurwa co z tym robić? Albo wywalać ten mod na zakopywanie. No jak sami dobrze wiemy, more powera nie ma sensu dawać. Bo to nic nie pomoże. Teraz by trzeba było zapotrzebowanie każdej maszyny zmienić. Każdej maszynie to jest bez sensu, to już lepiej wywalić tego. Zakopywanie? Bo w tym momencie nie wiesz jakie zapotrzebowanie dać, tak? Żeby on się kopał pod górę, ale dawał radę, tak? No bo to też by tak wyglądało. Ja obstawiam, one też nie mają dużego zapotrzebowania. No czekajcie, ja sobie zobaczę to. No bo w tym momencie, zobacz, nawet po prostej... Inaczej, ten mod jest na pewno niedopracowany, bo widać, że tak. Ciężarówka się kopie nawet 70 na asfalcie. Koni. Rowerek nie może jeździć. To jeszcze tutaj jest. No właśnie, rowerek nie może. Ty jechałeś chyba po asfalcie, tak, ty po asfalcie jechałeś źle? Ja jechałem teraz 50-ką z beczką i czy ona jest pusta czy pełna, to jechałem 12 do 20 na godzinę, więc no średnio to widzę, tak? Na odcinki niestety. Może i jazda kombajnem zdała egzamin, bo fajnie to wyglądało, ale no choć już kurde, ani razu najgorsze jest to, że one nie że się rowerek kopią, nie jeździ, ale... żeby to się jeszcze kurwa kopał, to jeszcze spoko, ale ja się ani razu nie zakopałem. O, sąsiad ogólnie odkryłem nowe przystosowanie rowerka. Jakie? Możemy robić nim ścieżki. A, bo jest niecenie. Zajebista ścieżka wyszła teraz. To gdzie? Przez swoje hajsy, przez moje? Młody przyjechał rowerem do mnie i chyba nie wyhamował. Poszedł nie, długo. No powiem wam szczerze, no to nie wygląda. No słuchajcie, to ja mam wam się...
Co ja mam kłamać? Idziemy po prostym. To, dla mnie to jest prosty teraz kawałek. To jest... Ile? 5% nachylenia może? To są pomówienia. Pomówienia. Wiecie co? Żeby nie stracić tego odcinka, no bo to nie ma sensu. Poczekamy, napiszcie co mamy zrobić, żeby to jeździło normalnie. Jak będą góry, bo są takie góry niektóre, to nie wiem, jak on się chociaż chopie czy coś, a tu wygląda, jak on by po prostu sobie on się nie, kopie, nie radził. To jest to, że on się nie radzi, nie kopie, on się po prostu nie radzi tak jakby z tą prasą. No a kurde, tu mamy ile? 100 koni w tym zatorze teraz turbiną? Gdyby on się kopał, to ja wtedy, wiesz, przyjeżdżam z liną i cię ciągnę, on się nie kopią, po prostu. Ale to nie też ma siły, gdzie przy prasowaniu, wiesz, gdzie ciągnąć, nie? Bo to... No tak, wiesz, no ale jakbyś widział, że jedziesz pod górkę i nie dajesz rady, tak, kopiesz się i zostajesz w miejscu, no to mogę cię wyciągnąć, a w tym momencie cię nie mogę wyciągnąć, no bo to nie będzie wyglądać też, tak? No tu z górki sobie jeszcze spoko zjadę, poczekaj, zajadę sobie to pole. Tak robiłem ze żniwami, bo nie dawałem rady pod tą stronę podjeżdżać, więc tu zjeżdżałem, podjeżdżałem po tamtej stronie. Zobaczymy sobie pod tamtym skosem, jak to będzie wyglądało. Czy to jest moje najbardziej górzyste pole? Znaczy inaczej, to nie jest górzyste, bardziej tu jest takie, że jest nagle skłon. I ona ma nagle taki podjazd. Też masz górzystą, czy nie? Wiesz co, tam jest takie pofalowane. Bardziej bym to nazwał falowaniem niż, no zobaczcie, jestem na prostej i on nagle... Poczekaj, może ja mam źle powłączane te napędy, blokady jakieś, kuźwa. To może jest niepotrzebne. Czegoś takiego. Ja, no ja mam, ja sobie powłączałem te rzeczy. Ale mi się nie pali, więc... No tak, no ale ja sobie to specjalnie powłączałem, żeby zobaczyć, jak to idzie, nie? Ale pali ci się ten traktorek? Tak, no bo ja sobie to sam załączam. No ale to jak widzimy... Jak widzimy w tym momencie, to w ogóle nic nie daje, bo musiał na wszystkich blokadach jeździć. No to tak przy prasowaniu, szczerze, no nie ma sensu. Dobra, tak samo nie ma sensu, żebyśmy my się tutaj męczyli. Idziemy przerzucić ten mod, czekamy na wasze komentarze. Co tu zrobić? Czy teraz w każdej maszynie jej zapotrzebowanie robić na 10 km na godzinę? I wtedy po prostu może to jakoś będzie wykorzystywało, czy co tu robić? Bo ja tak szczerze wam powiem sam, nie wiem. Dobra, mamy już rzucone. Pięknym takim kadrem jeszcze raz się przywitaliśmy. Ile? 17 na godzinkę tutaj. No i... To teraz to idzie, co? No, nawet nie, powiem ci, nawet idzie 15, albo tyle chyba zresztą ona ma ustawione. Ja powiem wam tak, gdyby to była wielka góra, to okej, jak najbardziej się zgodzę, bo kurde, słuchajcie, no... Na Solcu ja stależówką 2,7 metra z szypekiem pod taką górkę podjeżdżałem. A gdzie tu taki zator z turbiną przy 100 koniach, no... Ja nie ukrywam, szkoda, że nie miałem tego na odcinku poprzednim. Jak akurat sąsiad sobie miał swój, że ogarniałem sobie akcję u siebie tutaj żniwa. Naprawdę to mega fajnie wyglądało, bo Bizon jechał 5, a tutaj pod górkę momentami jechałem sobie 3, ale to było widać, że on po prostu ma ciężko i to mi się naprawdę mega podobało. Jest to zajebiście ogarnięte. Tak, więc ja przy tamtym naprawdę nie mam żadnego problemu i mega, mega mi się kosiło. No ale tutaj no przy takim prasowaniu, czy przy takich akcjach, gdzie obstawiam, to jest jedna dopiero z pierwszych akcji, bo to jest myślę, początek orka, tego sezonu. Żółwka, to wszystko opcji, by było naprawdę masakra do zrobienia, więc musimy znaleźć jakiś środek, który nam pozwoli grać na tym modzie, bo teraz włączyłem More Powera, bo już zostawiłem ten mod na zakopywanie, bo liczę na to, że nie wiem, gdzieś tam zwiększymy, nie wiem, ciężar przyczep, coś takiego, żeby faktycznie one czuły bardziej to wszystko. No ale to liczymy, możecie dać znać, jak wy rozwiązaliście sobie sprawę. Wiem, że chłopaki rozwiązali tak, że na przykład do 60 dodawali napęd. No ale no my ten napęd mamy tutaj i, jeśli chodzi o ten ciągnik, więc on tutaj sobie na spokojnie wszyscy ze wszystkim daje oczywiście radę. Dobra, ja sobie ogólnie powyłączam to, bo jak gramy bez modu zakopywania, to mi to na ciul jest potrzebne, żebym ja później widział tylko komentarze, a napędu nie wyłączyłeś na drogę, jak jechałeś główną. No to faktycznie gdzieś, jeżeli by ten More Power działał i to wszystko, to wtedy człowiek czuje, że ten ciągnik nie daje rady, trzeba tu załączyć napęd, tu może blokadę, no to wtedy idziesz na tym pograć. Ale jeżeli tego nie ma, no to człowiek na to zbytnio uwagi nie zwraca, tym bardziej, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, bo jak sami dobrze wiecie, no to na modzie na zakopywanie nie gramy. Ostatnio też widziałem komentarz, ktoś napisał, że Jezus Maria, co to się stało, MST gra na modzie na zakopywanie, to jest niemożliwe. No i to niemożliwe bardzo stało się, szybko się niemożliwe, bo już na nim, na ten moment nie gramy, znaczy gramy tylko, że z More Powerem, ale to jest tak jakby go po prostu tego moda nie było, czasami gdzieś tam on ma ciężej, gdzieś się czasami przykopie, jakby się go przytrzymało, czy coś zrobiło, więc no... To tyle na temat tego moda, czekam na wasze komentarze, co by tu można było zrobić. No bo raczej wątpię, żebyście chcieli oglądać przez 10 minut dwa przejazdy z prasą, dwa na godzinę. Tak mi się przynajmniej zdaje, wiecie, ja tam
Tak, mogę grać, no, tak, jeżeli tak chcecie, ale... jedno powiedzieć, a oni co innego. Tak, jeżeli będziecie chcieli, to ja tak mogę grać, no tylko, że to więcej będzie czasu poświęcania na poza odcinkami, bo na odcinkach człowiek tej roboty praktycznie nic nie zrobi w większości akcji. No, ale to już zostawiam wam w komentarzach, mordy. Tak samo, o Jezus Maria, tak samo jak wam zostawiam też, oczywiście, tą budowę. Jeszcze sobie poczytam na pewno pod tym filmem i pownioskuję, co tam, gdzie by można było, do czego dołożyć, żeby to jakoś w miarę jeszcze dla was też wyglądało. No, pole szybko, dość sprasowane. Nie wiem, zobaczymy. Póki co mam mało pól, więc myślałem nad tym, że po prostu bardzo szybko połączę to z tym polem obok, ale kurczę, później się okazało, że to pole obok ma pół hektara, więc to jest takie pole w sam raz, żeby sobie jakąś tam kukurydzę na kiszonkę zasiać lub jakieś takie właśnie rzeczy. I właśnie tak sobie kminię, że chyba na razie nie będę tego pola likwidował. Oto mi się belka trochę rozpruła, niestety. Ale czekajcie, ten busem jedzie, ja go przepuszczę, bo nie wiem, jak jeszcze tu się ruch zachowuje uliczny, żeby nie było, że ktoś we mnie wydudni. O, proszę bardzo, co to się tam dzieje? Ciężarówka, co to, gabaryty jakieś? Jo pierdziele, co to tam, nie wiem, koło z tego, na rozjazdówce, tu koło sklepu, bo taki korek jest. Jeszcze chwila i nie miałbym jak sąsiad przejechać tam. Serio? No, bo już tyle samochodów stało, że masakra. Dobra, tu trzeba uważać, bo oczywiście może, są strajki. Może jakiś tam sąsiad coś kupił. Nie wiem, nie, ciężarówka stała i chyba jakiś gabaryt, tak mi się wydaje. Kurwa, u nas gabaryty. No bo tak wystawało coś z tyłu na lawecie. Dobra. Jedziemy sobie tu pięknie, sąsiad będę napierasz tam jechał, jeszcze? Będę tam później, to dam znać. Jo, sąsiad jeszcze tu napiera. Ostatnie przejazdy. Proszę was bardzo. Dobra, my se skręcimy. Jedziemy tu z tyłu za naszą budową. Rozkminiam, co zrobić z kurnikiem, bo chcę kurnik. Nie wiem, powiem wam szczerze, takie od 50 do 100 kur z takim dość dużym wybiegiem, no bo to, żeby nie było, że to mały kurnik, nie chcę też, żeby one mi chodziły po podwórku pierwszy raz. Będzie ogrodzone to siatką, będzie zrobiony budynek taki typowo kurnikowy dla nich, więc zobaczymy tak naprawdę, co to mi tutaj wyjdzie. Czekaj, ja tak szczerze jadę sobie na ściernisko, bo ja będę po odcinku, na sąsiada odcinku, można tak to powiedzieć, będę sobie prasował tutaj za domem. Nie chciałem prasować dzisiaj, chyba że czasu zostanie, choć wątpię, bo i tak żeśmy przez to prasowanie stracili chwilę czasu. Nie chciałem tego, bo tu żeśmy kosili poprzedni cały odcineczek, więc spoko. Okej, czy teraz zgrabianie, czy teraz koszenie? Chyba pojadę pokosić, bo chcę wam pokazać, jaką śliczną mam łąkę. To jest jedno z pól, którego wy jeszcze nie widzieliście tak naprawdę, chyba w ogóle. Więc nie ukrywam, że to się tutaj powinno fajnie spisać. No ten pierwszy sezon taki jest, że człowiek te wszystkie maszyny jakby na nowo odkrywa. Jakbym został na kolonii jeszcze jeden sezon, to powiem wam szczerze, już na pewno bym wymieniał sobie zgrabiarkę, ale z racji tego, że tu jest tak jakby wszystko od nowa, to chcę te moje sprzęty jeszcze potestować. Dlatego też powiem wam szczerze, że tutaj zgrabiareczka u mnie została na ten sezon. Raczej na następny już będę zmieniał, bo tak, mamy żyto na kiszonkę, które lub na siano kiszonkę, które trzeba zgrabiać, więc to schodzi troszeczkę czasu. Do tego wszystkiego, kochani, mamy sianokosy, mamy dwie łąki, które razem dają tam, no nie ma hektara całego, no ale troszeczkę tego, jakby nie patrzeć, jest, więc no samo zgrabianie, mam już upatrzoną mniej więcej, jaką chcę kupić zgrabiareczkę, więc na pewno pomoże mi to w troszeczkę szybszych sianokosach. No też sprzęt do sianokosów na pewno będzie w najbliższym czasie wymieniany. Myślę też, że śmiało trzeba będzie pomyśleć w najbliższych dwóch sezonach nad jakąś samozbierającą jeszcze, bo ta już chwilę czasu jest, teraz będzie wykorzystana, fakt, że troszeczkę więcej niż to było poprzednio, ale mimo wszystko, no już by się coś większego przydało, co by można było na przykład sobie walterką pociągać, no bo tutaj raczej walterką sensu nie ma, żeby do tej malutkiej samozbierającej ją tutaj brać. Ok, dojeżdżamy. I teraz tak, cyk, rozkładamy sobie, zawrócimy, nie będziemy jechać pierwszy przejazd od razu bez ryzyka. Na koniec sobie objedziemy dookoła i zaraz wam pokażę, jak naprawdę ta łąka prześlicznie wygląda. To było moje najlepsze pierwsze pole, można tak powiedzieć. Jak ja tu wbiegłem, wy nie, kupuję tu w 100%, tak. To już było moje takie, można powiedzieć śmiało, pierwsze pole, które chciałem, aby się tutaj pojawiło. Czekajcie, 14 na godzinę.
Pamiętasz sąsiad, ile my mieliśmy z tymi kosiarkami jeździć? Bo już kurczę, nie pamiętam, tam było 14, dobra, 13 na godzinę to pójdzie gdzieś, 13, 14. 13, 15, coś takiego. No, coś takiego, no dobra, to mam te 14, więc ona, akurat nie ukrywam, że Walterka w miarę tutaj sobie powinna z tym poradzić. Jest tak klimatyczna, kurde, ta łąka, że nie wiem, na pewno czymś to przesieje w przyszłości, ale raczej dłużej ta łąka tutaj u mnie po prostu zostanie. W przyszłości też, nie wiem, dokupimy może sobie to pole po lewej, raczej tak, no bo jeżeli nie dokupię tutaj nic, no to to pole w przyszłości się stanie takie, że tylko i wyłącznie łąka będzie pasowała, bo będzie się chciało to tylko i wyłącznie robić sianokosy. A nie ukrywam, że jednak no dobrze by było czymś tu przesiewać i faktycznie sobie czymś pojeździć. Troszeczkę sobie utrudniłem, bo tak, nie dość, że to pole takie wychodzi z jednej strony sklina, z drugiej strony sklina, no to mamy jeszcze trzy szerokie słupy. Ale powiem wam szczerze, że ja całkiem inaczej podchodzę teraz do tego po sąsiedzku, niż do wszystkich poprzednich. Zależy mi na tym, żeby coś, co mi się podoba, żeby było, a nie po to tylko, żeby zahachmęcić, czy żeby coś zrobić takiego, wiecie, albo po taniości, albo na szybkości, i gdzieś tam, wiecie, też można było patrzeć, żeby jak najwięcej pól wziąć sobie z tym zwanym iłem, bo fajnie by było, tak naprawdę człowiek by miał te 7 hektarów, ale plonowałoby jak 10, przynajmniej można tak śmiało powiedzieć, bo by to było 125%, no to tam swoją robotę by to na pewno zrobiło, ale to powiem wam szczerze, nie ma sensu. Tym już wam pokazałem, kupując Waltrę, bo gdzieś tam jednak w głowie miałem to, że bardzo chcecie Walterkę na jakiejkolwiek serii, gdzie tych Walter no nie było u nas, nie ma co ukrywać, nie było praktycznie na żadnej. My mamy na od zera teraz jakąś Waltrę? Nie, nie mamy, nie. Mamy... nie, Walmeta też nie mamy, mamy Fiata. Nie mamy nic akurat od Walterki, dlatego też no, ja mówię, trudno, trochę kasy to kosztowało, wiadomo, człowiek se zamknął drogę, bo jakby nie patrzeć, no można by było kupić dwa ciągniki o podobnej mocy, prawdzie za te same pieniądze, więc no mieć dwa ciągniki A1 to jest całkiem inaczej, ale ja mówię, całkiem inaczej podchodzę teraz do tego sezonu. Chcę, żeby tutaj troszeczkę pojawiło się innych takich maszynek, które gdzieś, no, mi się bardzo podobają, i będę was chciał, żeby też was gdzieś to przekonywało czasami, no ale też będę na pewno patrzył, że coś, co wy chcecie, tak, żeby to jakoś w miarę, wiecie, było wyrównane, że trochę moich sprzętów, trochę waszych, i jakoś to w miarę wszystko powinno wyjść. A propos domu, właśnie to też, o czym sobie gdzieś mówiliśmy i to, o czym chyba pytałem was w poprzednim odcinku, jak to miałoby wyglądać, i powiem wam szczerze, że no, gdzieś te 250 tysięcy to będzie ta cena na pewno, bo też, tak jak pisaliście, spoko, że z tamtego domu będzie można jakieś rzeczy pobrać, no bo wiadomo, jakieś tam szafki, łóżko, czy to, co ja tam w tam swoim domu mam, to sobie będę mógł pobrać, nie musi przecież wszystko być od razu nowe, więc działki też nie trzeba kupować, dlatego też te 250 tysięcy na mały domek, to nie będzie duży domek, to by nawet nie wiem, czy się nie będziemy łapać w te takie, wiecie, do 70 czy tam 80 metrów, jak one są, więc zobaczymy jeszcze, ja to muszę sobie wyliczyć, bo na razie tak tylko wizualnie widziałem haciendę, którą chcę sobie postawić, a resztę to po prostu sobie już wyliczymy, jak to metrażowo będzie wyglądało. Będzie to domek, do którego będzie można sobie wejść, więc to się dla mnie też bardzo mocno liczy, bo jednak tutaj tak sobie czasami odcineczki zaczynać, to będzie pięknie wyglądało. No i właśnie tak jak pisali, co niektórzy pisali, że głupota, kurde, lepiej to wydać maszyny, czy jakieś inne rzeczy, bo wtedy, jak to wiadomo, zawsze to patrzymy na takiej serii, sąsiad ci ucieknie. Ale tak jak już to powiedziałem, ja inaczej troszeczkę na ten sezon patrzę, liczę, że po prostu tu się będę świetnie ja bawił. Ja nigdzie uciekać nie będę. No, także sąsiad też fajnie, bo gdzieś tam sobie robi tą renowację tych budynków, więc też jakby nie patrzeć, jakieś tam pieniądze straci na to wszystko i to też niemałe, więc to też jakoś inaczej troszeczkę będzie wyglądało. Inaczej gdyby sąsiad, wiecie, nie robił nic z tymi budynkami, tylko później jakąś tam przebudowę, no to faktycznie mogłoby tak być, że kurde, no, gdzieś tam ten dom jest mi tutaj niepotrzebny. Ale ja już, powiem wam, decyzję podjąłem, dom będzie stawiany. Tak jak powiedziałeś, trzeba się bawić tą serią, a nie skupiać się tylko na tym, kto więcej zarobi i tak dalej, tak? No, bo, no. Bo w życiu realnym też skupiasz się na tym, żeby coś ładnie wyglądało, żeby ci się to podobało i tak dalej. I tak też chcemy ciągnąć tą serię. No, myślę, a tak, a wcześniej my tak nie robiliśmy, żeby jakoś tak, no, wiesz, ładnie, pięknie była. Ja tu, powiem wam szczerze, po tych farmie na pokaz, po tym wszystkim, to powiem wam, zachciało mi się gdzieś tam zrobić, żeby to podwórko było w kostce, żeby były te krawężniki, żeby były jakieś takie ładne kwiatami rzeczy, no takie, wiecie, może to są niepotrzebne, ale powiem wam szczerze, naprawdę podobają mi się te gospodarstwa i my zawsze to, wiecie, a żeby po prostu inwestować to w maszyny, w to wszystko, a nie jakoś mega mocno w gospodarkę. Dlatego też to się u mnie w tym sezonie zmienia.
wiecie, jakby każdy sezon miał być taki sam, to by to po sąsiedzku w jakiś tam pewien sposób pewnie się nudne zrobiło. Dlatego dobrze, że jest coś innego i zobaczymy, jak to tak naprawdę wyjdzie. Może kolejne po sąsiedzku już będzie w nowym farmingu, tego nie wiemy tak naprawdę na ten moment. Ale raczej jeżeli już, to obstawiam, że to po sąsiedzku i tak trochę czasu potrwa, bo zanim my się tu rozwiniemy i to wszystko jest trochę serii na kanałach, to też nie jest takie, że wiecie, tylko codziennie jest po sąsiedzku. Dlatego też myślę, że tutaj jeśli chodzi o najbliższy rok czy półtora, to spokojnie ten sezon tutaj potrwa. Znaleźliśmy mapę, którą bardzo chcieliśmy, która zmieniła całkiem inaczej klimat. Na tamtej mapie już tego rozwoju nie było, bo patrząc jeszcze trochę i chwila moment, byśmy zaraz pola powykupowali takie, gdzie już tam, wiecie, powstawałyby tylko duże landy i praktycznie no pole koło pola jest twoje. A powiem wam szczerze, z jednej strony fajnie to wygląda, ma to swój klimat, ale chyba nie na naszym posąsiedzku. Jakoś tak jak przyszliśmy tutaj, to powiem wam od razu, to było całkiem inne patrzenie na serię po sąsiedzku. Całkiem inaczej to wyglądało. Od razu się Wola Brudnowska przypomniała, że jednak wszystko wsio, co widzi się tutaj, to nie jest tylko twoje, tylko wiecie, różne pola sąsiadów. Można przy tym jakieś inne akcje porobić, powiedzmy sobie, że sąsiad gdzieś na jakimś tam polu będzie robił, czy coś w tym stylu, już zawsze coś się dzieje. A nie, że tylko wszystko jest nasze i się dzielimy z sąsiadem. Dobra, ty weź te dwa pole, ja wezmę te dwa pola i tak będziemy na zmianę brali, no. Bo powiem wam szczerze, nie, tak to już wyglądało. Wola Brudnowska nauczyła nas tego, że chyba nam bardziej na posąsiedzku pasują większe mapy. Żeby jednak ten klimat był ciekawszy niż tylko jakieś skupisko na może iluś tam polach, ale żeby po prostu było na małym areale. Tak? No zobacz szybkie porównanie. Po sąsiedzku sezon zerowy, jak to nazwali ludzie, że ciężko było wam to podciągnąć pod normalny sezon i nazwaliśmy to sezonem zerowym, to na tym sami swoi, co mieliśmy zrobione. Tak, no to zobacz, była tak uciśnięta mapa, że tam my praktycznie nie mieliśmy w ogóle możliwości rozwoju, bo tam byśmy kupili po 4 pola jeszcze, może, czy coś takiego? No, tam już była końcówka, no i dlatego też ludziom nie podobało się tak idealnie to, jak no, dlatego chcieli, tak. Powiem wam szczerze, że kurde, może i to jest fajny klimat, bo wiecie, wszystko wtedy widzisz, nie? Teraz wiecie, ja robię sobie na tym polu i ja bym dzisiaj widział cały czas sąsiada, bo ta mapa była tak mała, czy nawet jak mówimy o kolonii, która no była o wiele, wiele większa, ale tak czy siak, no nie było, że kiedyś ja sąsiada na odcinku nie widziałem. Ciągle gdzieś tam przez te pola to wszystko człowiek widział, że sąsiad coś gdzieś robi. Tutaj teraz, żeby się spotkać, to albo trzeba się ugadać przed odcinkiem, albo naprawdę musi jakoś to naprawdę na spontanie wyjść, bo teraz te pola mamy tak porozrzucane i tak jest niektóre daleko od siebie, teren, tak, no to też widział sąsiad ostatnio dobrze. Ja byłem w domku, gdzie sąsiada nie widziałem, a sąsiad mnie z daleka gdzieś tam 10 pól dalej widział, nie? Więc no to jest całkiem inaczej i nie wiem, mi ten klimat bardziej chyba pod sąsiedzku pasuje. Widać, że wam chyba też, bo macie najlepsze wspomnienia. Fakt, że to też był taki sezon, gdzie jednak no ta NASA było sporo było takich akcji troszeczkę innych, więc no miejmy nadzieję, że gdzieś tam jak Wola już te prace... To był taki przełom chyba w tej serii, właśnie pod taką realną grę, pod takie życie rolników, tak? No... Tu się coś dzieje i to ludziom się mega podobało, tak? No tam też zaczęły się budowy pierwszy raz, bo tak. Ja też nie ukrywam, że chyba pierwszy raz zacząłem tam budować jeden, drugi budynek z takiej, wiecie, typowo, pamiętam tą dostawkę chyba do obory sobie modelowałem, czy coś tam wychodziło, więc no to już się gdzieś tam mniej więcej wszystko wtedy zaczynało i tak to mniej więcej to wyglądało. Dlatego no ja ten sezon dobrze wspominam. Miejmy nadzieję, że jak prace polowe się pokończą, to wszystko, ta nas już będzie miał więcej czasu trochę na siedzenie, to gdzieś tam będzie bijał, będzie wymyślał i miejmy nadzieję, że to też nie będzie jakoś tam nam przeszkadzało w tym wszystkim, bo jak sami dobrze wiecie, no te lagi niestety troszeczkę dobijają. No ale to już tym będziemy się martwić. Mam nadzieję, że później byleby się jakichś kilka fajnych akcji... Mam nadzieję, że się nie będziemy tym martwić, sąsiad. No, oby, że zacznijmy od tego. Jak na razie oby, jest naprawdę idealnie. Chłopaki naprawdę mieli mega fajny pomysł na serię stworzoną taką, wiecie, typowo tutaj u nas na tej mapie, gdzie dużo by nam to dawało też takiego grania innego. Dlatego też no więcej wam nie będę zdradzał. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie to wszystko zobaczymy, bo Tanas już tam chyba u siebie kończy prace polowe, ogarniać te wszystkie rzeczy, więc no daj Boże jak najwięcej odcinków, że mu pasowało, aby mógł z nami tutaj być. Niby łąka nieduża, a powiem wam jeżdżę i teraz dopiero pierwszy raz doceniam to, że jednak jakbym kupił sobie nowszą kosiarkę, to bym se mógł z nią pozapierdzielać. No i faktycznie nad tym będę sobie myślał, bo pierwszy raz mi ciąży to, że ja jeżdżę 14 na godzinę. I te sianokosy idą trochę jak krew z nosa. Nie wiem, tu jest pół hektara? Chyba nie ma nawet tej łąki, choć może...
Nie, raczej nie. Raczej nie powinno być pół hektara, z jakieś 45 arów może, by tutaj tej łączki było. No ale teraz powiedzmy sobie gdzieś tam nową kosioreczkę, no będzie jakiś kosz, obstawiam koło 60, znaczy nową, nowszą może tak powiedzmy sobie. To będzie jakiś kosz 70 powiedzmy tysięcy, ale ja na pewno jeśli chodzi o sprzęt do sianokosów, nie będę oszczędzał. I jeśli chodzi o sprzęt do sianokosów, to może być... jedyny sprzęt w najbliższym czasie, który będzie kupowany na przykład u mnie z salonu. Bo też mam takie w głowie rozmyślenia, że faktycznie tutaj te sianokosy są częste na seriach. Wiem, że czasami się mogą wam nudzić, dlatego też chciałbym zrobić coś takiego, że po prostu żeby te sianokosy były, szybciej były. Więc no to muszą się pojawić po prostu nowe sprzęty. Niekoniecznie muszą być jakieś mega szerokie, ale po prostu muszą być nowe, żeby chociaż te prędkości, bo z nową kosiarką myślę, że 20 byśmy mogli sobie pośmigać. Z jakąś tam wiadomo, troszkę szerszą przetrząsarką, czy tam bardziej z grabiarką, i tutaj teraz też z jakąś większą prędkością, no to już też to całkiem inaczej będzie, słuchajcie, wyglądało. Dlatego też na pewno jeśli chodzi o sianokosy, to ja u siebie będę na ten temat bardziej myślał, miejmy nadzieję, że takowe pieniążki będą i będzie można sobie w takie sprzęciory tutaj zainwestować. Fajnie, bo dzisiaj wybrałem sobie tylko 3 prace, tak akurat wyszło poprzedni odcinek, typowo jeden odcinek żniwny, cały, i patrząc po komentarzach, wam się to bardzo podoba, że jeden w sezonie, żniwny cały odcinek, jak najbardziej, więc myślę, że to tak na sezon sobie to przyjmiemy, że ten jeden cały zawsze ten żniwny taki będzie. W następnym odcinku, pewnie się zastanawiacie, kiedy jakieś nowe nabytki. Powiem wam szczerze, mógłbym teraz co odcinek coś już kupować. Z jednej strony nie ukrywam, chciałbym nawet, ale z drugiej wiem, że jest ta budowa. Fakt, że już na ten moment, no jeżeli bym brał te 200 tysięcy, które wyliczyłem, zostało mi 40 tysięcy do zapłaty tylko jeszcze. No ale powiedzmy sobie, że no, tam będzie troszeczkę więcej, więc tak czy siak jakiś grosz zostanie. Na 99% w następnym odcinku wjedzie jakiś nabytek. Czy jeden? Ciężko mi to powiedzieć, no. Nie wiem jak mi się to uda ogarnąć. Że sąsiad się rozpędza. To będą bardzo dwa dobrze. Nowe nabytki. Ogólnie sąsiad pisali nam, tak teraz ci przerwę, bo no. Tak zacząłeś o nowych nabytkach. Były też takie komentarze w stylu, żebyśmy razem próbowali kupować coś razem. Wiem, tak. Widziałem to, też chciałem o tym dzisiaj napomknąć później. I to właśnie było na temat tego, jakby coś nowego może kupował. Bo powiem wam, przy używanych maszynach, no to byśmy musieli z sąsiadem na przykład, jak wiemy, że chcemy, tak, przykład, od jednego tak. Handlarza na przykład. Albo coś po drodze, ale to już najlepiej jakbyśmy jechali, nie wiem, zrobić sobie odcinek, że jedziemy do kogoś i szukamy sobie sprzętu. No i wtedy spoko, jak najbardziej takie coś możemy zrobić, ale ja gdzieś to właśnie bardziej w głowie miałem, jak będziemy chcieli coś nowego kupować. No to wtedy wiecie, to całkiem inaczej by wyglądało. Dwa sprzęty na jedną wioskę, no i przy okazji zawsze jakiś tam może lekki rabacik by się ugrało, bo tu wiadomo się nagrywa, to tamto, sramto. Także no, to by mogło być naprawdę ciekawie, ale to jeszcze pomyślimy i na pewno w przyszłości takie pomysły będą, bo mówię, tutaj chłopaki bardzo ciekawie chcą się bawić, więc pod tym względem myślę, że jeśli chodzi o takie transporty, to będzie spoko. U Andrzeja handlarza i Andrzej tam akurat ma paszowozy ściąga, więc może coś z paszowozami się wtedy uda, na przykład. No bo ja teraz Teraz dużego paszowoza, ale mówi, że tam jakby się udało coś ogarnąć, to... Ja się zastanawiałem. Jakby dwa takie ściągnął, to naprawdę byłoby spoko. Bo tak czy siak ja i ty potrzebujemy, więc to jest też taka rzecz przydatna dla nas. No także no to może ja będę o paszowozie myślę, ale to nie będzie paszowóz na najbliższy odcinek, to tyle wam mogę powiedzieć, bo tu muszę sobie bardziej coś poszukać. Z paszowozem to jest taka, wiecie, rzecz, że to jednak no taka dość ważna. Ja zaczynam kosić, sąsiad jedzie z kosiarką, idealnie. Tak, ja już sobie wracam, patrzcie to żytko tutaj, nie? Także na pewno w następnym odcinku będzie coś tam z żytem związanego, będziemy sobie tutaj ogarniać żyto. I jakieś prace pożniwne już też myślę będą wjeżdżać. Także no, najbliższe odcinki dajcie Panie Boże, żeby pieniądze były, bo potrzebuję kupić też jakieś maszynki do uprawki, przydałby się jakiś zestaw do siewu, ale to chyba już bardziej wiosna najbliższego roku, no bo po prostu nie jestem w stanie tutaj sobie tego wszystkiego za jednym razem ogarnąć. Nie będziesz kupował siewnika, tak? Na ten sezon, kurde, właśnie się zastanawiam, bo jeżeli będę Zaczynamy ścieżki, co nie? No wiem, te ścieżki, no to wiesz, ty se możesz zacząć, ja te ścieżki jeszcze nie zacznę. Ty chciałbyś zacząć wtedy, no z drugiej strony tak, no.
No wiesz, nie, ja tam nie chcesz, to możesz zacząć na przykład od wiosny. Tak, za sezon, no. Ja se zacznę na przykład od wiosny. Nie mam rzepaku, gdzie tych, tych jest najwięcej, tak, tak naprawdę, no ja do ogarnienia. Teraz zaczynam już od sierpnia, więc... No ja nie sieję jeszcze rzepaku w tym sezonie. Rzepak wjeżdża dopiero za sezon. Jeżeli będą pieniądze, to ten siewnik takowy się pojawi, choć ja nie ukrywam, że chciałem tym siewnikiem sobie jeszcze coś posiać, bo jeszcze nim tu na tym nie siałem, nie? Na tej mapie. Dlatego też właśnie tak patrzę i się bardziej zastanawiam, czy tu od wiosny nie zrobić. Bo wiecie, no tej ścieżki też by można było, ale to jest 2,7 chyba metra, tak mi się wydaje. Czy ja mam 3? Czy jakbym miał 3, no wiecie, sąsiad ma łatwiej, bo sąsiad ma komputer. Ja u siebie, u mnie to już troszeczkę inaczej wygląda, bo bym, no to się da starymi siewnikami, bo zaraz powiecie, że przecież, kurde, ja mam starego poznaniaka, czy tam inny siewnik, i ja sieję ścieżki. Bo se wyjdziesz, se zatkosz i se zasiejesz, nie? Wiadomo, to jest wincy roboty. Ciekawe, czy jest taki most, gdzie wychodzisz i musisz tą ścieżkę zrobić, bo tak to nie ukrywam, to by było mega fajne, bo na takim starym siewniku, jak najbardziej... Mówię szczerze, nawet jak nie ma mody, to... Mogę włączyć ścieżkę i wyjść, zrobić, tak, mogę wyjść, dokładnie. Wejść, żeby to było takie utrudnienie, tak, troszeczkę. Że musisz stracić czas na to, że wchodzisz, wychodzisz, no coś tam musisz pogrzebać, te 10 sekund, tak, żeby odsunąć, no. Zasunąć i dziękuję, tak. No, także takie coś możemy się pobawić, takie coś mogę zrobić, bo jeżeli mówię, teraz nie pamiętam, czy ja mam 3 metry, czy ja kuźwa mam 2,7, ale chyba 2,7 to ja miałem poprzedni siewnik, też, a ja już tak teraz, jak, bo przecież miałeś. I uprawówkę mam 3-metrową, to musi być i siewnik 3-metrowy. Dlatego też tu pod tym względem już te ścieżki będzie można sobie zacząć. Chętnie się pobawię, to, mówię, ten zestaw jeszcze... Masz Isarię, to nie? Tak, Isarię, no. Isaria też ma 3 metry. No, także no po prostu ja se zrobię tak, że to już będzie takie udogodnienie w najbliższych sezonach, że jak kupimy lepszy siewnik, to już nie będę musiał wychodzić, a przy tym jak będę załączał ścieżkę, no to wychodzić sobie będę musiał i tak to będzie wyglądało. Jedziemy na drugą łąkę, bo ja pierwszego na początku lipca, znaczy na początku, no parę dni wcześniej skosiłem, ją przetrząsnąłem już raz, drugi i ona dzisiaj jest do zgrabiania, dlatego też wiecie, chcę te sianokosy takie robić, że nie, że w jednym odcinku, w jednym sezonie pokazywałem tylko koszenie, później następnym razem w sianokosach pokazywałem tylko zgrabianie, tylko chcę właśnie, aby to fajnie wyglądało pod względem takim, że sobie po prostu tutaj te sianokosy tak będziemy ogarniać. Najpierw czekaj, tam muszę se rozłożyć. Muszę se dorzucić bieg. To jest 13 na godzinę, nie wiem czy to tyle pójdzie. Ale byleby to w miarę szło. Okej, okay, idzie w miarę, więc jest okej. Okay. Dlatego też tutaj już postanowiłem, że dzisiaj zrobiłem sobie zgrabianie. U sąsiada ostatnio dość sporo, żeśmy sobie naprzetrząsali się, więc mówię, przy następnych sianokosach, przy kolejnym pokosie po prostu ogarnę sobie tak, żeby nie wiem, na przykład tą łąkę skosić, a tamtą łąkę przetrząsnąć, albo jeszcze lepiej to zrobimy i na przykład tamtą łąkę sobie zgrabimy, a tą łąkę sobie sprasujemy. I wtedy wiecie, też te prace w sezonie nie będą takie monotonne, że kurde, widzicie sianokosy, praktycznie te same akcje po dwa razy w jednym sezonie. Jeżeli tak to będziemy robić, no to też to będzie naprawdę fajnie wyglądało. No ta zgrabiarka, powiem wam szczerze, ja już mi się trochę znudziła, ale z racji tego, że ona tutaj jest tak jakby na nowo, to przy tym poletku dzisiaj spoko. Jeszcze jakby tu człowiek miał GPRS-a, to już w ogóle było pięknie. No ale tak czy siak, nie jest źle. W miarę to idzie pozgrabiać, także jeszcze takie polskie sianokosy niech tutaj z nami będą. Jest lipiec drugi, lipiec, sierpień. Myślę, że w sierpniu... No słuchajcie, to już nie ma dużo do robienia. Tym bardziej, że nie mam, wiecie, wieco pod zakładania. W sensie, że co, sianokosy, ta twoja, czy co? Nie, ta twoja, no, Elka stąd, jak ja jestem akurat. A, no linie, to jo. Więc ja zajebiście widzę od tej strony tą Elkę i pięknie to wygląda, więc... No. Czekaj, ja nie pojadę tak, bo my tobie wtedy do dupy pozgrabiamy to wszystko. Musimy proszę, do dupy nie zgrabiam, tak. Tylko w pokaz. Za jednym razem muszę tak pojeździć, bo wtedy bym musiał... A nie, dobra, bym się odwrócił. Nieważne, nie pomyślałem, pardon. A co nie odwracia, to nie uciecze, fajnie. Ale może być i tak. Dlatego też, kurczę, czekaj, bo się wybiłem z tropu. A, będzie sierpień, no tu już nie ma za dużo do roboty. Słuchajcie, jak pójdzie dach, to tam pójdą wrota. To wszystko to jest też chwila, już moment. To tam nie ma co owijać bawełnę, więc prawdopodobnie w sierpniu my już będziemy mieli ten budynek gotowy, tak żebym ja już, wiecie, mógł dalej myśleć o rozbudowie podwórka. Trzeba pamiętać, że na następny sezon, nawet może i na ten jeszcze, choć jak będzie teraz ta hala, mam ten, tutaj tak jakby ten szpicherek ala nad oborą. Nie ukrywam, że
to mi powinno wystarczyć na ten sezon. Ale no na następny musimy pamiętać, że trzeba postawić jakieś silosy. No i tutaj już przy silosach, no to też będzie wydatek. Nie mam pojęcia jakiej wielkości, ale też kosztówki trzeba liczyć na pewno na jakiś silos. To też w zależności... No bo ty nie masz w ogóle teraz, tak? Nie mam, tak, nie mam w ogóle, bo ja tamte swoje sprzedałem dla kurników na paszówki. No więc ja silosów nie mam nic. No ale tak jak mówię, mam szpicherek na górze, gdzie tam jest wysypana ta pszenica. Czy tam jest miejsce, muszę popatrzeć, ale raczej na żyto już tam miejsca nie będzie. Dlatego też no, będę miał halę postawioną. Jak będzie hala postawiona, no to w hali my będziemy sobie mogli sypać już to zboże, bo tam to miejsce jedno będzie. No i teraz jeżeli będzie hala, to czekajcie, pozostaje mi jeszcze ogarnąć coś na soję, ale tej soi nie będzie wcale dużo, dlatego też taka soja wydaje mi się, że tam na szpicherek na górę, bo wiecie, to są wartości takie, ile tam, ja mam pszenicy z 20 parę tysięcy, soi będzie, nie wiem, powiedzmy sobie koło dychy, bo to i tak są duże ilości, jak jest dycha, to i tak jest duża ilość soi. To nie ukrywam, że tam jeszcze może na górę no by mi się zmieściło. Ci powiem, sąsiad, że sypie na tej mapie. Naprawdę w porównaniu to, co miałem na kolonii, to tutaj czuję fest, jeżeli chodzi o plony. No nie, to są większe pola. Ja mam takie odczucie. Wiesz czemu? Bo to jest większe pola są. Tak, no bo na przykład no, pszenicy 24 tony prawie, tak? No, no ja też tyle mam z dwóch pól, więc... Rzepaku prawie 15, więc no to są rekordy, jeżeli chodzi o tą serię. Nawet licząc tamtą mapę, tak? Chociaż prawowicie siało się podobnie, tak? Ale no tutaj ten plon oddaje. Może po prostu gdzieś lepsze inaczej. Ziemie, ja czy coś w tym stylu. Bardziej mi się wydaje, że tutaj są po prostu większe pola. Ja mówię, ja nie wiem ile miałem, ale ja miałem ze 13-14 pól. Co tam słychać, sąsiad? Dobre. Więc tam miałem więcej pól. To też to inaczej wyglądało. Tak mi się przynajmniej zdaje. Jeśli chodzi... Kurde, czy my tu musimy zrobić jeden pokos? No my musimy tu zrobić jeden pokos, bo słuchaj, no tu nie ma sensu robić dwóch. Jedziemy w tom i nazad i kończymy odcineczek. Także tu mi się wydaje, że po prostu większe pola. Dlatego też to inaczej się całkiem ściąga. Mi to się podoba na ten moment, bo po prostu każde inne pole jak sobie dokupię, to już też będziemy w tym plonie sobie to wszystko powiększać. Także no jeśli chodzi o sypanie, no to jeszcze soja może mi się tam na szpicherek zmieści. Zostają mi dwie uprawy. Zostaje mi słonecznik gdzieś do wysypania i zostaje mi żyto. Nie wiem, może coś sprzedam wcześniej. Może wysypię też do garażu. Wprawdzie mam tą jedną taką halę, tą gdzie ona, ale ona będzie na siano, to tam nie będziemy sypać. No ty teraz będziesz miał dużą halę, więc ty będziesz miał gdzie sypać. No to, tylko, że tam, właśnie, w zależności ile sypnie żyta, bo ja mam tą jedną wydzielone miejsce, ja mam tam, wiesz, po długości. I mogę to sobie przedzielić na pół, ale nie muszę, więc to już w zależności od tego, ile posypie mi z danej rzeczy. Jak zobaczę, że żyto, dam radę podwalić i zmieści mi się coś jeszcze, no to super. To fajnie, bo ja będę miał wtedy możliwość taką, że dwie uprawy sypię tam i ja się na 100% zmieszczę. Więc no to kupisz, zależy... Kupisz takie bloczki będziesz układał w środku i przedzielał. Jo, to jest też spoko, jak najbardziej. Można takie coś sobie wrzucić i gitara się ma. Ale tutaj no liczę na to, że po prostu się jakoś w tym sezonie pomieścimy. Za sezon jak będzie silos, no to u mnie już tym bardziej spoko. No bo gdzieś tam rzepaczek w silosie, jak nie mamy suszarni, raczej on będzie trzymany na klepisku, tak mi się zdaje. Bardziej takie do silosu to wiecie, pszenica, bardziej takie rzeczy, tak mi się przynajmniej zdaje. Żeby sobie sypać niż tutaj jakiś słonecznik, też mi się wydaje, że nie wiem, no do silosu słonecznik, może i by był, zobaczymy, suszarnia wiem, że będzie no, na odbiedaka kiedyś, tam się bawimy aż tak bardziej realnie, tu na odbiedaka raczej się tak bawić nie będziemy, jedynie może dla oka kiedyś sobie przy silosach, jak jakiś fajny model bym znalazł, razem jakoś można coś dostawić i wtedy spoko, ale no to też, wiecie, to będzie bardziej taka suszarnia jako przechowalnia, bo... Jeśli chcemy robić suszarnię, no to dobrze by było, jakbyśmy jednak tracili objętościowo dane zboże, ale za to na przykład, żeby cena była wyższa. No to by bardziej tak można się było bawić, nie? Ale tak to wydaje mi się, że tutaj jak już coś, to bardziej jako taka przechowalnia to by była i żeby po prostu dla oka to wyglądało. Także no to pobudujemy, prawdopodobnie chwila, moment pójdzie kurnik, na pewno będę musiał się ogrodzić.
w najbliższym czasie, nie wiem, zobaczymy, czy to będzie prowizorka na razie, bo nie wiem też jak, chyba że pod chałupę już sobie wymierzę, bo tak naprawdę ja chałupę będę chciał sobie stawiać powoli też sam, żeby gdzieś tam na chałupie, wiecie, no to przyoszczędzić, nie? Dlatego też przy chałupie będę się bawił, ile będę miał tam czasu, no to będę się bawił, będę ją robił sam, tak jak żeśmy stawiali sobie w miarę oborę. Tutaj na hali zależało mi na czasie, no to też sami dobrze wiecie, że musiała się pojawić firma. No ale przy chałupie już będzie troszeczkę inaczej, bo wiecie, no tutaj będę mógł się budować, także może być, że chałupę zaczniemy jeszcze w tym sezonie, żeby to już po prostu powoli ta budowa szła, ale no ten kurnik też bym chciał, żeby był, no bo jednak kurde, to zboże, wiecie, ma człowiek ten plon swój, sprzeda to i to tyle, a jak swoje zwierzęta można tym pokarmić? Mówiąc tutaj o kurach, bo nie mówię o świniach, bo przy świniach nie chciałbym się bawić w karmienie, choć tutaj dużo komentarzy, że jeżeli byśmy na Majze Plus grali i wtedy na tym Enchanted Animals, no to podobno świnie petarda, nie? O, jeśli to chodzi to, o to. Tak, no bo tam, o tym mi chyba nawet mówił Jankus, że a on gra, on chyba teraz właśnie będzie sobie pogrywał na czymś takim niedługo, to już będzie wiadomo u niego, jak to będzie wyglądało. Jeżeli powie, że naprawdę mega fajnie, to zobaczymy z tym Majze Plusem. Wiem, że to jest przy krowach roboty chyba, jak jasny ciul, bo tam trzeba wiele składników chyba na TMR, żeby to zrobić i żeby się pobawić. Także na temat tego Majze Plusa, no muszę z Jankusem pogadać albo poczytać jeszcze od was trochę tych komentarzy, żeby więcej na ten temat coś się dowiedzieć. Bo wtedy może w przyszłości, a jak nie w tym sezonie, to w jakimś kolejnym. Ja nie ukrywam, bardzo chętnie bym se poszedł, no bo ile ciągle tych krów można mieć. No ale jak świnie się nie opłacają... Świnie zawsze kuszą, jeżeli tylko będą opłacalne. Bo to jest jakby było tak jak, kurde, szczerze powiem wam, patrząc teraz, to świnie chyba bym postawił prawie że na równi z krowami, bo raz mleko jest więcej, raz mięso jest więcej. I to tak, kurde, bardzo podobnie by to mogło wychodzić. Dlatego jakby to wyglądało, wiecie, podobnie, no to człowiek by był zadowolony i wtedy, wiecie, nie byłoby tak, że a, sąsiad ma krowy, to już tak odjedzie, że ja nic nie zrobię. A jakbyśmy zarabiali podobnie, tylko w innych cyklach, bo wiadomo, tu za mleko co dzień, a za mięso co jakiś czas, no to też by to wyglądało inaczej. Także no, zobaczymy co to wyjdzie. Na razie trzeba się cieszyć, że budowa powstaje, pieniądze są jakieś na koncie i to mnie bardzo cieszy. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę. Czekam jeszcze na te wasze komentarze, co wy tutaj napiszecie. W miarę, jak to będzie wyglądało i miejmy nadzieję, że znajdziemy gdzieś tutaj wspólne rozwiązanie. Na razie strzałeczka i trzymajcie się. Cześć! Na razie!